Witam ponownie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa, studio, czy może na łączach, senator Jan Filip Libicki i Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Czarnecki mówił przed przerwą, że ta sytuacja, która się wytworzyła w Kazachstanie, daje Rosji większe możliwości wpływu. No, z drugiej strony to może też wiązać jakoś ręce, gdyby jednak planowała atak na Ukrainę. Jan Filip Libicki, co z tego wszystkiego wynika, co się dzieje w tej chwili w Azji Południowej? Ja bym tutaj powiedział o trzech elementach. Pierwszy element jest taki, to jest przyczyna tych protestów. No, na ile ja wiem, a trochę mam kontaktów z sąsiednim krajem, Kirgistanem. Mam asystenta z Kirgistanu, który obserwuje kazachskie media społecznościowe. No to pierwsza przyczyna tych rozruchów, tych zamieszek, to jest przyczyna natury ekonomicznej i takiego przekonania też trochę o tym, że teoretycznie, że tak powiem, jest nowy prezydent, pan Tokajew, ale tak naprawdę Nursultan Nazarbajew jest nadal realnie dzierżącym władzę w Kazachstanie człowiekiem. Ten tłum bardzo często skanduje po kazachsku: staruszku, odejdź. Więc tu są jakby dwa elementy. Jeden jest ten ekonomiczny, podwyżek cen gazu, drugi jest zmęczeniem władzą Nursultana Nazarbajewa. Teraz jest element geopolityczny. No, jest tak, że Kazachstan jest ważnym elementem także w kontekście polityki Chin, a więc de facto polityki światowej. No ten, że tak powiem, pomysł jednego pasa i jednej drogi, to się wszystko musi odbywać przez Kazachstan, a jeśli to dotyczy planów imperialnych Chin, to jest rzeczą oczywistą, że biorą w tym udział, muszą w tym brać udział, także i muszą być tym zainteresowane i Rosja, i Stany Zjednoczone. I ta interwencja wojsk rosyjskich i sprzymierzonych na czele z generałem Serdiukowym jest tego zainteresowania przejawem. I jest rzeczą w moim przekonaniu oczywistą, to tu się zgadzam z sekretarzem stanu Blinkenem, że jeżeli Rosjanie tam raz wejdą, no to powstaną nam bazy wojskowe już w najbliższym czasie, dającym się przewidzieć, stamtąd nie wejdą. Rosjanie mówią Chińczykom, jeśli macie swoje plany imperialne i one mają być realizowane poprzez Kazachstan, to będziecie musieli rozmawiać z nami, a nie z Kazachami, czy z Kazachami i z nami. I wreszcie jest element trzeci. Kirgistan wysłał tam na przykład 150 żołnierzy, czyli jest to symboliczny udział, ale symboliczny, ale taki pokazujący, że wypełniamy te zobowiązania wynikające z układu wojskowego, w którym jesteśmy, ale to się też nie do końca opinii publicznej kirgijskiej podoba, bo opinia kirgijska podejrzewa, to już jest ta wiedza moja wynikająca ze śledzenia mediów społecznościowych, że jeśli, że tak powiem, dojdzie do jakiejś podobnej sytuacji w Kirgistanie, gdzie częstsze są rewolucje niż w Kazachstanie, to będzie także pretekstem do tego, aby ten układ bezpieczeństwa wojskowego, w którym jest dzisiaj Kirgistan, na czele z Rosjanami, też żeby nagle tam znaleźli się, nie wiem, Kazachowie, Uzbekowie, prawda, Białorusini, ale tak naprawdę de facto Rosjanie. Że w sytuacji podobnej w Kirgistanie może się okazać, że także na terenie Kirgistanu pojawią się te wojska, tak? Tworzy się taki ponury obraz wokół granicy rosyjskiej. Wszędzie toczy się wojna i wszędzie interwują wojska rosyjskie. Białoruś, której przywódca jest utrzymywany rękami Rosjan i wojna hybrydowa z Polską, Litwą. Na Ukrainie okupacja Krymu i Donbasu, w Gruzji okupacja Osetii, no i teraz interwencja w Kazachstanie i utrzymywanie tych wszystkich satrapów siłami rosyjskimi.
no, rzeczywiście ponury obraz, a świat zachodni zupełnie serio traktuje przywódcę Rosji jak człowieka, który marzy o pokoju i pewnie bez trudu się można dogadać. To dziękuję za ten wątek. Tylko Mamy jedna początek. Uważam, zdanie, może tak? Nie złożone, mianowicie no jest tak, że Rosja, pokazując Zachodowi, że jest wszędzie, jednocześnie zaprasza do rozmowy z nią i podziału tortu światowego. Więc myślę, że to też jest nie przypadkiem. Jasne, zgadzam się z moim przedmówcą, senatorem Libickim, że rozruchy były na tle ekonomicznym, czy były pretekstem, były kwestie podwyżki cen gazu. Natomiast Rosjanie cui bono, można powiedzieć. No, w czym to było interesie, to się stało. Oczywiście w interesie rosyjskim to nie ulega żadnej wątpliwości. Wracamy do tematów krajowych. Start Polskiego Ładu nie bez problemów. Ogromna awantura wywołana przez opozycję. Część ludzi niezadowolonych. Z sondaży wynika, że jednak to poparcie jest spore, ale posłuchajmy. Rzecznik rządu Piotr Miller wskazuje, że Sejm w najbliższym czasie zajmie się wprowadzeniem korekty do Polskiego Ładu. Dzięki niej żaden z emerytów otrzymujących do 12 800 zł miesięcznej emerytury nie straci na wprowadzonej reformie. 18 milionów Polaków zyskuje na tej reformie. To, z czym mamy do czynienia? Z błędnym naliczeniem zaliczki na podatek. To zostanie wyprostowane w nadchodzącym tygodniu i wtedy będzie jasno widać, kto na tych rozwiązaniach podatkowych zyskuje. W pierwszych dniach nowego roku część pracowników sfery budżetowej oraz emeryci wyrażali zaniepokojenie z powodu otrzymania niższych wypłat i świadczeń. Oliwy do ognia dolewa wyraźny wzrost cen, będący skutkiem rosnącej inflacji, która osiągnęła w grudniu poziom 8,6%. Dziennikarz Marek Formela zwraca uwagę, że tak poważną reformę podatkową wprowadzono w czasie perturbacji wywołanych pandemią, wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej oraz kryzysem energetycznym. Jan Filip Libicki, komentując problem Polskiego Ładu, wezwał do powrotu Leszka Balcerowicza. Czy pan naprawdę chciałby, żeby Leszek Balcerowicz wrócił? I pan uważa, że reformy Balcerowicza to były lepsze reformy od tego, co się dzieje teraz? Tak, czy to ja tylko uważam, taki żart? Że ja uważam. Pyta mnie pan, zna mnie pan, że odpowiadam wprost, więc odpowiadam wprost. Tak, uważam Leszka Balcerowicza za ojca sukcesu gospodarczego Polski ostatnich 30 lat. I uważam, że to, co robi obecny rząd, zwłaszcza w dobie pandemii, to jest przejadanie tego sukcesu zamiast bodźcowania gospodarki do rozwoju. I teraz, po tej deklaracji, jeżeli chodzi o Polski Ład, ja byłem jednym z czterech senatorów, którzy w Senacie, nawet po senackich poprawkach, głosowali przeciwko temu programowi. Dlaczego? Moim zdaniem ten program ma dwa grzechy pierworodne. Pierwszy grzech pierworodny jest taki, że promuje niepracujących na rzecz pracujących, to znaczy pracujący tracą, a niepracujący zyskują. I to wystarczy, żebym zacytował, co mówi były poseł Prawa i Sprawiedliwości, nominowany przez Prawo i Sprawiedliwość już na drugą kadencję, rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw, pan Adam Abramowicz. On mówi dokładnie to, proszę sobie odszukać tą wypowiedź, co ja mówię, że ten program jest zły, ponieważ promuje niepracujących kosztem pracujących, ludziom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, skłania ich do tego, żeby przechodzili na etaty, a tym, którzy przechodzą na etaty, tych skłania do tego, żeby nie podnosili swoich kwalifikacji, nie zarabiali więcej, bo i tak będzie im zabrane to, co, że tak powiem, zyskają dzięki temu, że podniosą swoje kwalifikacje. Zresztą, kiedyś my ostatnio pierwszy raz rozmawiali o Polskim Ładzie, to również pan redaktor, jako przedsiębiorca, bo jesteśmy w prywatnym medium, czasem może wspomaganym, nie wiem w jakiej skali, przez obecny obóz rządowy, ale w jakiejś skali na pewno, pan, że tak powiem, zwracał uwagę na to, że to będą utrudnienia dla przedsiębiorców. Przypominam to panu. I drugi grzech pierworodny tej całej sprawy, o którym było w materiale, który żeście państwo
puścili przed naszymi wypowiedziami, no to jest tak, że jeżeli, bo z całą pewnością jest to zła reforma co do istoty, o tym już powiedziałem, ale jeśli nawet chce się ją wprowadzić, to to jest bardzo duże przedsięwzięcie prawne, legislacyjne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie można tego robić na kolanie, bo jeśli się to robi na kolanie szybciej, 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 to potem się nagle okazuje, że nawet autorzy tej zmiany okazuje się, że wprowadzili rzeczy, które były przeciwne ich intencjom. Taką reformę, ja się co do jej celów nie zgadzam, ale jak każdą dużą reformę należy przygotować, przetestować i wprowadzać ją powoli. No właśnie dlatego była spora grupa senatorów Prawa i Sprawiedliwości, która w Senacie poparła poprawkę, żeby ten program wchodził nie w roku 2022, tylko w roku 2023. I oni, senatorowie PiS-u, argumentowali, dajmy temu czas i sprawdźmy, czy to będzie funkcjonowało. Ja od razu wiedziałem, że nie będzie funkcjonować, więc głosowałem przeciw, ale zarówno głos pana Abramowicza, jak i tych senatorów pokazuje, że także w obozie rządowym były poważne wątpliwości w tej sprawie. To tylko gwoli uściślenia, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, cały okres rządów Balcerowicza do samego końca, kiedy był wicepremierem, to był okres silnego spadku gospodarczego. Oczywiście wszystko można zwalać. Nie, od 91 roku okres, przez 30 lat zawsze mieliśmy wzrost. Tak, ale to już było bez Balcerowicza. Natomiast poza jednym rokiem COVID-u mamy w tej chwili największy w historii wzrost gospodarczy. Prawdopodobnie za zeszły rok będą korekty w górę. Nie mam jeszcze wszystkich danych, ale będzie to jeden z najwyższych, jeżeli nie najwyższy w historii wzrost gospodarczy tych 30 lat. Ryszard Czarnecki. No, Jan Filip Libicki jest spójny. No, skoro mu się podoba Balcerowicz, to Polski Ład mu się nie może podobać, bo to są reformy biegunowo skrajnie różne. Tamte uprzywilejowały ludzi przede wszystkim bardzo bogatych. Te znoszą część podatków dla ludzi źle zarabiających. No ale to nie jest jednak rozdawnictwo pieniędzy, bo system jest trochę inny. Tutaj jednak podstawą jest zniesienie ta bardzo wysoka kwota podatku, no i duże obciążenie składką zdrowotną dla ludzi bogatszych, czyli przesunięcie ciężarów podatkowych. Co może jeszcze bardzo ważne, oznacza to, i tego w ogóle nie wiem, dlaczego ekipa rządowa nie wykorzystuje swojej narracji, to jest jakiś poważny błąd komunikacyjny, bardzo szybki wzrost płac w służbie zdrowia w najbliższych latach. Ja jestem tym zainteresowany, bo moja żona lekarz, ale generalnie rzecz biorąc, to jest jeden z takich realnych celów, to znaczy to, żeby nam lekarze nie pouciekali za granicę i ja się pod tym celem podpisuję, nie tylko ze względów rodzinnych. Ryszard Czarnecki. Po pierwsze, robienie z Balcerowicza świętego polskiej gospodarki to jest kabaret, przepraszam, przy tym szacunku i sympatii dla pana senatora. Wzrost gospodarczy te trzy dekady. Ale pan powinien w imieniu obozu rządowego teraz duże piwo postawić panu senatorowi, bo przecież panu tak podał piłkę do zbicia, przeciwstawiając Balcerowicza, że pan powinien teraz się cieszyć. Ja nie wiem, macie po prostu ukrytego dusznika w PSL-u. Postawić senatorowi. Był wicepremierem przez te 30 lat, mniej więcej te 3 lata. To zasługa już znacznie dłużej PiS był u władzy przez te lata, panie senatorze, bo w sumie lat 8. Natomiast po pierwsze, na tym korzysta 18 milionów Polaków, a bodźcowanie gospodarki, mówię to wszystkim neoliberałom, polega także na tym, że ludzie mają więcej pieniędzy. Te pieniądze, 99% ludzi nie chodzi do skarpety, tylko konsumuje i inwestuje. Czy ta reforma jest idealna? No, pewnie nie jest idealna, ona będzie korygowana z całą pewnością. Natomiast ja muszę powiedzieć, że nie rozumiem sytuacji, w której tak wiele osób udaje, że nie wie, o co chodzi. No tak naprawdę sytuacja, która była właśnie przez te trzy dekady, że ci najbogatsi Polacy dokładali się do służby zdrowia najmniej, o służbie zdrowia, o której mówił pan Jarosław Sakiewicz,
to jest sytuacja nienormalna, tak? Nie ma w żadnym kraju Europy Zachodniej czy cywilizowanego takiej sytuacji. W moim przekonaniu, oczywiście w sensie PR-owskim, tę reformę no, trudniej sprzedać, ponieważ jak jest 500+, to jest jedna sprawa, każdy dostaje, tak? No ale przyzna pan, że to jest duży błąd, że się nie mówi o czekających nas podwyżkach w służbie zdrowia. Tak, natomiast no, w moim przekonaniu tutaj ten czarny PR wokół tej reformy jest w ogóle niebywały, nieadekwatny do takich czy innych wątpliwości, które można mieć, a że w obozie władzy toczy się dyskusja, to dobrze, bo świadczy, że to jest to demokratyczna formacja, gdzie nie ma praw objawionych, gdzie jest prawo do dyskusji i za panie senatorze, drogi, nie wrzuca się z PiS-u osób za to, że mają inne zdanie w takiej czy innej sprawie, czy chociażby Polskiego Ładu. Bynajmniej tutaj to jest raczej specjalność Platformy, wyrzucanie osób na przykład za prawicowe odchylenie, o czym pan się przekonał najlepiej. Nie, ja sam odszedłem. Dobrze, no jednej wyrzucano, a pan mądrze sam odszedł. Reasumując, uważam, że jest to ważna i potrzebna reforma. Czy ona będzie korygowana? Myślę, że oczywiście tak. Dobrze, że jest, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość. Musimy już niestety kończyć, także proszę. Rzecznika praw przedsiębiorców w postaci pana Abramowicza. To, że on coś koryguje, to także jest nasza zasługa, że mamy taką instytucję. To nie Platforma wprowadziła, tylko PiS. Musimy niestety kończyć. Nie zdążyliśmy omówić wydarzenia z dzisiejszego dnia, które właśnie w zasadzie nie jest żadnym ważnym wydarzeniem politycznym, ale marszałek Senatu Tomasz Grodzki udał się do papieża Franciszka. No, niezwykłe wydarzenie pod każdym względem, szczególnie po tym, co mówił na temat strajku kobiet i zablokowaniu wystawy prymasa Wyszyńskiego w Senacie. No ale cóż, w końcu każdy może się nawrócić. Marszałek Grodzki też Boże, ma do tego Boże prawo. Boże pokutku. No nie wyglądało to na wór pokutny, no ale cóż, no tak to jest w życiu. Bardzo dziękuję. Jan Filip Libicki, tym razem dziękuję. Mam nadzieję, bez falsetu z imieniem, senator Koalicji Polskiej i Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, byli moimi gośćmi, a już za chwilę jak to wszystko komentują media społecznościowe. No bo dzieje się bardzo dużo, a w Kazachstanie zaczęto od wyłączenia właśnie mediów społecznościowych. Niebezpieczna to broń, pomijam wyłączenie Facebooka Konfederacji, co mimo mojego sprzeciwu z tego, co robi Konfederacja, budzi najgłębsze oburzenie.